my witamy Państwa z przedgmachu Filharmonii Opolskiej. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę podsumujemy wraz z dyrektorem placówki, panem Przemysławem Najmanem, ten 71. już, panie dyrektorze, sezon, a dla pana 8. sezon. Ósemka, taki symbol nieskończoności, jak to mówią, chciałoby się w nieskończoność być w tym miejscu. Jaki to był sezon, panie dyrektorze? No to był sezon taki trochę odpoczynku po tych szaleństwach jubileuszowych sprzed roku, bo ten sezon 70., który wypadał rok temu, był rzeczywiście taki obchodzony hucznie z pompą. No a ten sezon też z powodów finansowych, nie ukrywajmy, nie można, Boże Narodzenie nie jest co tydzień, więc my też po tym świętowaniu troszeczkę odpoczywaliśmy, co nie oznacza oczywiście, że te koncerty, które zaproponowaliśmy, były gorsze, albo słabsze, albo mniej ciekawe, czy mniej interesujące. Tylko było chyba ich, panie dyrektorze, mniej, bo dostać się do Filharmonii to jest sztuka. Wypada się z tego cieszyć tylko. Mniej koncertów nie było, było ich tyle samo, co w latach ubiegłych. No, standardem jest to, że Filharmonia gra co tydzień w piątek. Jest to albo koncert symfoniczny pełen z orkiestrą, albo koncert kameralny, ale rzeczywiście co piątek właściwie coś się u nas dzieje. To, że tych biletów nie ma, albo ciężko je dostać, albo trzeba się wcześniej zorganizować to chyba samemu. Cieszy. Mnie to bardzo cieszy, oczywiście, że tak. No to powodów może być kilka. Albo bilety są za tanie, albo sala za mała, albo gramy tak dobre koncerty, że po prostu ludzie chcą na nie przychodzić. Mam nadzieję, że ten ostatni powód jest główny i najważniejszy. I nie ukrywam, cieszy mnie to. Rzeczywiście mamy też głosy od melomanów, widzimy też reakcję publiczności na koncertach czy po nich, to co ludzie piszą w mediach społecznościowych naszych, więc rzeczywiście udaje się tę placówkę tak prowadzić, że ludzie przychodzą, są na to. Nim porozmawiamy o rzeczywistym zakończeniu, tym koncertowym, to chciałem pana zapytać o to, co było dla pana taką najważniejszą linią wskazującą ten 71. sezon, na co postawiła Filharmonia i pan oczywiście w muzyce, która jest przecież tak bogata i tak wiele jej można byłoby zaprezentować w Filharmonii. Wydaje się, że nie było żadnej jednej linii i to właśnie, że nie było jednej konkretnej linii, tylko ta muzyka w całym tym, tak jak pan powiedział, bogactwie różnorodności była pokazywana tutaj bardzo przekrojowo, w różne gatunki, różni wykonawcy, muzyka bardzo różnych epok też, bo i od baroku do współczesności, bo była i muzyka Bacha, i była muzyka Pendereckiego. Wydaje się, że to właśnie jest kluczem do tego, żeby każdy, kto chce do Filharmonii przyjść, mógł znaleźć coś dla siebie, bo i muzyka z wokalistami, było jej sporo, i muzyka ze świetnymi instrumentalistami, w mniejszych składach, większych. To wydaje mi się, że ta różnorodność jest kluczem do tego, żeby ludzie chcieli i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. To też o jednej rzeczy chciałbym, żebyśmy porozmawiali choć chwilę, to jest edukacja. Bo to jest dla mnie coś niezwykłego od kilku lat, co ma miejsce, czyli rzeczywiście szeroko otwarte drzwi sali Filharmonii dla tych, którzy, jak to mówią, skorupka za młodu może nasiąknąć tą piękną muzyką. To prawda. Jest tak, że no, działania edukacyjne to jest coś, na co postawiliśmy bardzo mocno w ciągu kilku ostatnich lat. Chyba jako jedyna Filharmonia w Polsce gramy koncerty, poranki muzyczne, tak można powiedzieć, w niedzielne, które są obsadzone w pełnej orkiestrze. Dobrze, że pan to robi, bo kiedyś był niedzielny kinowy poranek. Chodziło się za dziecka do kina na poranek. Teraz można chodzić do Filharmonii. To prawda. Natomiast co chcę powiedzieć, to że my robimy to bardzo świadomie, jakby inwestując w tych, może to brzydkie słowo, ale tak to jest, inwestujemy w tych najmłodszych ludzi po to właśnie, żeby kiedy mnie już tu nie będzie za lat 20, za lat 25, za lat 30, a może za 10 lub za 15, kiedy te dzieci, które mają dzisiaj kilka lat, staną się młodzieżą czy za chwilę dorosłymi, również byli zainteresowani tym, żeby do Filharmonii przyjść i również te sale zapełniali. Wydaje się, że to jest nasza misja. Nawet jeżeli to już nie my bezpośrednio będziemy z tego korzystać, no to ważne jest, żeby taka instytucja jak Filharmonia miała rację bytu przez cały czas, a do tego trzeba właśnie tych młodych ludzi przygotowywać, przystosowywać, wychowywać i pokazywać im, że Filharmonia nie jest niczym strasznym, że na koncercie może być ciekawie, że nie trzeba siedzieć sztywno i z rękoma na kolanach, tylko jak gra muzyka na takich właśnie koncertach dla dzieci, to można tę atmosferę zrobić trochę luźniejszą i swobodniejszą. To wszystko się dzieje, rodzice przychodzą tutaj z maluchami, zaczynaliśmy od jednego koncertu, w tej chwili już jak przychodzi taka niedziela, właśnie to gramy koncerty dwa przy pełnej sali. Ludzie przyjeżdżają również z Polski, nie tylko z Opola czy z Opolszczyzny, więc wydaje się, że ten kierunek
trafił w oczekiwania. Niektórzy chyba sobie nawet nie zdają sprawy, jak ogromnymi zasobami ludzkimi, mówiąc no, taką definicją nieładną, troszkę czy jak duży to jest zespół. Wyjaśnijmy, bo jak widzimy już, kiedy przychodzimy, instrumenty rozłożone, to wiemy, oczywiście nie myślę o małych zespołach, ale o Dużej Filharmonii, jaki to jest w tej chwili zespół i jakie są te plany na najbliższy sezon dla Pana? No cóż, w całej Filharmonii pracuje ponad 100 osób, 110 chyba w tej chwili. Orkiestra ma około 70 muzyków, trochę ponad, reszta to jest administracja, to jest technika, to jest cały impresariat, księgowość i tak dalej, no jak w każdej średniej firmie, tak to można powiedzieć. Natomiast no, rzeczywiście tych ludzi, którzy stoją z tyłu, za, w drugim czy trzecim szeregu i których nie widać na koncercie, no bo ludzie, którzy wchodzą do Filharmonii, widzą już ten gotowy produkt i ten efekt, który się dzieje w czasie koncertu, no oni są bardzo istotni też. To nie jest tylko tak, ja sam jestem muzykiem, więc oczywiście mi muzyka, muzycy są bliscy, ale też jestem ostatni, który by deprecjonował pracę wszystkich ludzi pozostałych, od państw sprzątających po impresariat, no po prostu to się wszystko musi zazębiać. Wiemy, jak się rzeczywistość zmieniła, prawda? Oczywiście, oczywiście trzeba tak. Wychodzić naprzeciw. Dokładnie tak. Kiedyś było tak, że to autokarami przyjeżdżali tutaj ludzie na koncerty, one były organizowane, zakłady pracy wykupywały i tak dalej. Te czasy już minęły. Musimy my sami się zatroszczyć o to, żeby ale wychodzicie na zewnątrz i to też jest piękne. To prawda, no staramy się tak to robić, żeby trochę Filharmonię odczarować, bo też jest taki... Chyba do dzisiaj jest taki stereotyp, zwłaszcza ludzi, którzy nigdy w Filharmonii nie byli, albo byli jako dziecko kiedyś, bo ktoś ich zaciągnął, ale właśnie powiedział, że teraz sieć, słuchaj, nie opowiedziawszy o tej muzyce, nie powiedziawszy o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego to tak i co tam się tak naprawdę dzieje. My staramy się to przybliżać na bardzo wielu poziomach, na różnych płaszczyznach, no i przez to chyba ten frekwencyjny również sukces. No to teraz porozmawiajmy o tym zakończeniu sezonu. Dwa ostatnie akcenty tak naprawdę. Już najbliższy piątek o godzinie 19, bo tak te koncerty rozpoczynamy. Zakończenie, uroczyste zakończenie 71. sezonu artystycznego. Jako solista wystąpi Jakub Kuszlik, to najlepszy Polak na ostatniej edycji konkursu Chopinowskiego w Warszawie i zagra koncert laureata, koncert patrona konkursu, czyli właśnie Fryderyka Chopina, koncert e-moll. No a w drugiej części już orkiestra sama, w pełnej klasie, w pełnej obsadzie, wszyscy muzycy na scenie, suita z opery Kawaler Srebrnej Róży, Ryszarda Straussa. Duże dzieło, choć nie wcale takie długie, bo raptem niecałe pół godziny, ale bardzo wymagające, bardzo atrakcyjne, kończące się no tak, że rzeczywiście będzie się to kończyć tak, że mam nadzieję, że cała publiczność będzie przez całe wakacje tęsknić za nami i wróci już we wrześniu z powrotem na kolejne koncerty stęskniona, dokładnie tak. Ale na wakacje jeszcze te takie lipcowe raz się pokażecie. I to jest też już tradycja, bo ja nie ukrywam, że korzystam z tych amfiteatralnych koncertów. To prawda. Zanim orkiestra pójdzie na taki rzeczywiście zasłużony już ostateczny urlop wakacyjny, zagramy jeszcze koncert w amfiteatrze, który będzie powtórzeniem koncertów lutowych. My co roku od wielu już lat, właściwie od początku, kiedy zacząłem tutaj pracować, w lutym w okolicach Walentynek proponujemy melomanom muzykę filmową. W tym roku również takie koncerty się odbyły. Było ich bodaj 6 czy 7. No, zainteresowanie też jest duże, więc ile byśmy właściwie tych koncertów nie dołożyli, to chętni na to są. Ale też dochodziły do nas takie właśnie głosy, że miło byłoby też wakacje rozpocząć z tą samą muzyką, więc ci, którzy się nie zorientowali, albo zapomnieli, albo już rzeczywiście tych biletów nie było. Albo chcą iść jeszcze raz. Albo chcą iść jeszcze raz, bo takich też jest bardzo dużo. Zapraszam 7 lipca do amfiteatru wieczorem na 20:30, wzorem poprzedniego roku. Również ten koncert, który był grany w tym roku w lutym, będzie powtórzony. Tam muzyka z takich filmów jak Top Gun, jak Park Jurajski, jak utwory z... Czyli Zimmer, Williams i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. Jak Paulina Grochowska jako solistka, wokalistka i cała nasza orkiestra razem z chórem Filharmonii Opolskiej jako ostatni koncert przed wakacjami. Wiemy, że te koncerty, panie dyrektorze, właśnie te plenerowe się odbywają z muzyką filmową, to są grane są na olbrzymich salach, stadionach, prawda? Więc to też jest taki kolejny aspekt pokazania się na zewnątrz, oczywiście takim wakacyjnym już anturażu. To też jest kolejna z ciekawych form. Ma pan pomysły na jeszcze kolejne formy na przyszły sezon artystyczny? Bo pewnie już pan o nim myśli, tak naprawdę. Oczywiście, że myślę, on jest już w większej części ułożony, to się
się nie dzieje nigdy w kilka dni, to trzeba dość długo tam planować i rozplanować te wszystkie działania, więc tak, ja nie będę jeszcze uchylał w tej chwili żadnych... Chociaż tutaj, rąbek. No nie mogę, rąbka nie, nawet nie mogę, nie mogę. Wrócimy we wrześniu, będzie duża konferencja prasowa, opowiem o całym sezonie i o wszystkim, co tam się będzie działo, co zaplanujemy. Z pewnością będzie to sezon co najmniej tak atrakcyjny jak te poprzednie, więc myślę, że ponownie każdy coś dla siebie tutaj ciekawego w Filharmonii będzie mógł znaleźć. A teraz zapraszamy Państwa na najbliższy piątek, godzina 19 i później piątek 7 lipca o godzinie 20.30. Do amfiteatru na ostatnie dwa spotkania z opolskimi filharmonikami w tym sezonie. Przemysław Neyman, dyrektor Opolskiej Filharmonii, był naszym Państwa gościem. No bardzo to miłych wakacji życzę i kolejnego udanego sezonu. Dziękuję i zapraszamy bardzo. Jeszcze na te dwa koncerty, które nam zostały w tym sezonie. Dziękuję.